A oto była tam kobieta, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 11 do 13 wersetu. Dzisiejszy tekst biblijny ukazuje nam smutny widok. Widzimy kobietę, u której trwająca 18 lat choroba odcisnęła swe piętno na ciele i duszy. Jej sylwetka jest mocno przygarbiona, a ona sama zrezygnowana. Ciągle patrzy tylko w dół, na ziemię i swoje stopy. Nie jest w stanie spojrzeć w górę, w niebo. Tak w przenośni wygląda codzienność przeważającej części ludzi w tym świecie. Troski, kłopoty, niepowodzenia życiowe przyginają ich do tego stopnia, że ich wzrok zostaje ograniczony tylko do małego skrawka ziemi pod stopami. Nie są w stanie zobaczyć niczego poza małym obszarem swojego działania oraz własną osobą. Ta niemoc ogranicza ich horyzont. Nie widzą nieba i nie zauważają tego, co jest ponad nim. Gdyby Pan Jezus nie zwrócił się do tej biednej kobiety, z pewnością umarłaby w swoim cierpieniu. To Pan spojrzał na nią i zapragnął jej pomóc, bowiem ona nie była w stanie spojrzeć na Niego, a tym bardziej zwrócić się do Niego o pomoc. Pan Jezus powiedział do niej: uwolniona jesteś od choroby swojej. Następnie położył na nią ręce. Wystarczyło Jego krótkie dotknięcie, by się wyprostowała. Kiedy została uwolniona od swojej dolegliwości, otworzyła się przed nią nowa perspektywa. Mogła chwalić Boga oraz ogłaszać Jego miłość i moc. Jezus Chrystus nie jest daleko od każdego z nas. Nie zawsze wkracza w nasze życie w taki sposób, że usuwa z niego wszystkie problemy, ale pragnie, abyśmy usłyszeli Jego głos, wyprostowali się i spojrzeli na Niego. On chce nas wysłuchać, pomóc i uratować. Jest bowiem naszym Bogiem, Zbawicielem.